No, jest. Słyszał pan, że ma być paliwo, miało być tysk obieca po 5 zł, 5,19. Nie ma, już jest 7 zł napęd już chyba, prawie 7. No, obietnica jego, mówi jak... Ja to na tego, na moich rządów będzie 5,19. Gdzie to jest 5,19? Jak? Czy... Będzie w tym roku to paliwo tańsze, czy nie? Gdzie? Jeszcze droższe będzie. Jest... Pan nie wierzy w... Na pewno nie. To nie... Tym, osoby, jak tu nagrywam, to nie mówią, że za mało czasu, 100 dni to za mało czasu, trzeba więcej, dużo. Ja to ileż bym chciał tego czasu? Nic, on nie zrobi nic, a jeszcze on doprowadza do tego, żeby jeszcze było te euro. On do tego dąży. Przecież pan za prowadzeniem euro. Nie, absolutnie. A jaki powód? No, Słowacja chyba tam mają 30. Nie, ja żadnych euro nie, to jest... Czy zdrożałoby wszystko wtedy? Wszystko by zdrożało i na pewno jeszcze by było gorzej bardzo dużo. No, nie tak tragicznie. No. Tak, no ale teraz jak wszystko zdrożeje... No. Musi pan teraz oszczędzać, da się na czymś oszczędzać? No, nie wiem, chyba na jedzeniu. Tylko... Nie, przy zgaszonym świetle pan żyje, mniej wody pan zużywa, nie wiem, ubrań pan nie kupuje, mniej wyjazdów, wycieczek. No, teraz trzeba nie oszczędzać i na wodzie, na prądzie, na gazie. Jak pan weźmie 100 zł, ile pan kupi teraz w tych czasach? Tak jak pan idzie do sklepu, dużo się kupi? Bardzo mało. Bardzo mało. Pusta torba, czy dwie torby, czy... A to w torbie to nie będzie co przynieść. No nie, no tak na przykład 5 lat temu ile pan kupił za 100 zł? Więcej? O, zapisu rządu, ile pan kupił? Bardzo dużo. Za 100 zł się kupiło dużo. A zarobki idą w górę? No bo wszystko idzie w górę, a gdzie zarobki idą w górę? Czy emerytury? No właśnie, zarobki... No teraz to ja nie wiem zarobki jakie tam. A trzynastka pomaga? O, bardzo, bardzo, bardzo. Trzynastka, czternastka była. No to PiS wymyślił, tak? No to wszystko PiS wymyślił. A czemu nie było tego? Jak Rosowski, pieniędzy nie ma i nie będzie, mówi. Teraz tak samo tu będzie, pieniędzy nie ma i nie będzie, już wszystko likwiduje. Ostatnie pytanie, dlaczego młodzi poszli za Tuskiem i za Hołownią? Co ich przekonało? Czy mogli go znać? Ich, tych młodych to przekonało, pierwsze... A Tuska teraz ma zdrożyć prąd znowu, jedzenie pan docenia. Bardzo źle, właśnie, za niego, za ich rządów już wszystko drożeje, już od pierwszego będzie wszystko drożej. No to jak a pan to? Ile ma emerytury? Może pan powiedzieć tak mniej więcej poniżej dwóch, powyżej, jak to się, jak pan to wygląda? Ile lat pracy było? Ja mam... Ja przepracowałem po prostu tak udokumentowane, co mam, no to... 35 lat. Ty emeryturki ile około? No około mamy... 3, 4? 3, nie, 4 nie mamy, 3.